Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracam do Deus Ex Mankind Divided i powracam do DLC... Okej, ten nie przejdę. Do DLC oczywiście, mój Boże, kryminalna przeszłość, zapomniałem nazwę na chwilę. Tego nie pokonam definitywnie. Tak, jesteśmy w więzieniu, mamy skontaktować się z agentem pod przykrywką, ponieważ tylko on wie, czy do... nie wiem, czy pewna grupa terrorystyczna kłamie, czy nie, czy dojdzie do ataku terrorystycznego, czy to tylko w sumie, nie wiem, ściema, żeby wszystkich postawić na nogi. Basically włamujemy się tam, żeby to z nim obgadać. Oczywiście gościu jest w totalnie innym miejscu niż my. My musimy przedostać się do tam, gdzie on jest, pogadać z nim, zdobyć zaufanie absolutnie każdego. I przy okazji może, jeśli dobrze pójdzie, nie da się postrzelić, bo to też by się przydało. Ostatnio zdobyłem fajny żółty kaftanik. Przez to wszyscy z bloku B, w którym jest nasz cel, będą myśleć, że swój chłop, a to naprawdę nie jestem swój chłop, tylko Jensen. Tak więc no. A, Turli! Turli! O kurde. Dobra. Pani strażniczka. Czy tutaj pojawią się lasery? Halo? By the way, czy ja mogę jakby... Czekajcie. Nie, nie mogę tutaj wskoczyć. Tak, pojawiły się lasery, oczywiście. A ja niestety nie mam mojego ulubionego hakowania na odległość, tak więc... Fun. Czy dam radę to zhakować? Nie. Dobra, czas na autohakera. I tak sobie idzie ten loading, nie? Wyłącz siatkę laserową. Bum, dobra. Mam nadzieję, że nie przyda mi się ten autohaker za jakiś czas. Ponieważ moja liczba autohakerów z dwóch spadła do zera aktualnie. Zero to nie jest dobra liczba. Jensen na szczęście ten gra często w Soulsy, więc dobrze zna się na turlaniu się. Z kim ty, panienko, gadasz? W sensie, gdzie ty w ogóle, kuźwa, jesteś? Okay. A, z tym gościem na górze. No tak, to wiele wyjaśnia. Mam wrażenie, że ten pan będzie naszą pierwszą ofiarą. Chociaż w sumie te drzwi na dole są otwarte, może tam coś załatwimy. Tak, generalnie tutaj najwidoczniej część strażników ma wątpliwości co do tego, co się dzieje w tym więzieniu. W sensie, oczywiście ludzie w tym więzieniu są traktowani jak gówno przez strażników i tak dalej. Tak więc... No, jest niewesoło. Poszła sobie. Dzień doberek. Dobra, apteczka, zobaczmy. A, kolej, okej, leczonko. Givery. Dobra, wezmę granaty. Snajperkę odpuszczę. Mogę wyjść oknem zawsze, jakby co. O, kolejna karta dostępu. O, i nawet komputer jest otwarty. Awesome. Klik, klik. Niestety tak. Nie umiem kontrolować wieżyczek, a nie mam tutaj zbytnio opcji na rozwój póki co. Dobra, więc tak. Mamy okno, które mogę wyskoczyć. Ewentualnie mamy kanał wentylacyjny. Dobrze wiemy, w co gramy, prawda? Skorzystamy z kanału wentylacyjnego. Co prawda okno wydaje się być bardzo przyjazną, fajną opcją, ale trzeba być wiernym tradycji. Normalnie nie jestem zbyt, wiecie, nie jestem fanem tradycji, ale w tego typu przypadkach definitywnie. I jesteśmy... up, up and away. Dobra, blok B. So you made it into B block. I can't imagine you started knocking on cell doors asking for Oscar. Double we plan. Not exactly, no. I knew I had to keep searching. As long as I stayed out of trouble, I'd find a way.
And with a jumpsuit for B Block, I was able to move around in the open. There was also that friend of Flossie's, right? What was his name again? Red Shoes. Like I said, I'd find a way. Dobra, mamy dwie kraty wentylacyjne. I niestety wydarzenia w tym bloku nie są aż tak... Przemieszczenie się po tym bloku więziennym nie jest aż tak łatwe jak po naszym bloku więziennym. Ojojoj, prawie się zauważył. Dlaczego? Ponieważ to, co zostało zgłoszone wcześniej. Ktoś został tutaj zabity. Gościu o imieniu Wilbur? Jakoś tak. Został tutaj zabity. I aktualnie, wiecie, jeśli to strażnik kogoś zabije, to jest spoko, don't give a shit. To tylko więźniowie, ale tutaj doszło do jakiegoś dziwnego pseudo zamachu, tak więc dzieje się śledztwo. Tak więc ludzie są podejrzani i podejrzliwi. Nie chciałem tutaj wychodzić, dobra, czyli żadna z krat nie daje nam zbyt dobrych opcji. By the way, mam punkt rozwoju. Co chcę tutaj zrobić? To jest zajebiste pytanie. Na żadną dobrą rzecz mnie nie stać, bo takie rzeczy jak wzmocnienie nóg, albo Ikar, albo podwójny takedown, albo oddycharka, na tego typu rzeczy nie stać mnie, bo wszystko wymaga dwóch punktów. Hakowanie mnie nie bawi i dobrze wiem, że hakowanie nie będzie aż tak istotne w tym DLC. Dobra, póki zostawimy ten punkt na czarną godzinę. Dobra, myślę, że więc skorzystam sobie z drugiej kraty. Chyba, że jest ich więcej, rozejrzyjmy się. Tu jest jedna, otwarłem ją już. Stąd przyszedłem, świetnie. Nie, więcej krat nie ma niestety. Ogólnie to okno jest w dalszym ciągu kuszące, wiecie, w tym magazynku, gdzie byliśmy. Tam jest, wiecie, aby tylko kawalindek czerwonej strefy. I teoretycznie jesteśmy na wybiegu, a tam możemy się kręcić. Dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Więc tak, mamy tutaj kamerę z wieżyczką oczywiście, ponieważ sama kamera by nie wystarczyła. Widzicie, jest tylko kawałek jakby czerwonej strefy i zaraz potem jest szara strefa. Szara strefa to strefa, po której możemy się przemieszczać, więc dobra, zerknijmy, o co chodzi. Bum! Okej, świetnie. Dobra, myślę, że nie będziemy tracić czasu. Od razu ruszam za pantofelkiem. I'm not sure what the thinking was behind that. There's no need to know the thinking behind it. I'm telling you what happened. It just seems strange that you didn't feel the need to focus on your objective. W sensie... Am I telling the story, Doctor, or would you rather tell it for me? No dobra, spoko, mogę iść do Guero, ale dobrze wiem, kurwa, co się tutaj stanie. Chciałem, wiecie, zacząć od pantofelka i po prostu obgadać to z nim, bo dobrze wiem, że pantofelek zarzuci mi info. No, a tutaj widzicie, na dole jest poszukiwanie. A zgadnijcie co? Guero jest na dole. Tak, więc bajera, prawda? Man, can't you wait? You're interrupting us. Serio? Drzwi są nie do otwarcia. Nikt nie chce ze mną gadać ogólnie. By the way, nie jestem pewien, czy ja by ci więziłem, tak sobie tutaj, czy ja mogę tutaj chodzić, bo wiecie, wszyscy są w celach i to jest minimalnie podejrzane. Spoko, łyknąłem pigułkę gwałtu, jest mi lepiej. Wiecie, tak samo na przykład nie wiemy, w której celi jakby Guero normalnie siedzi, nie? Tak jakby co? Wiecie, wcześniej... Borisa. Kop, wiem, że możesz sobie dostać razem. Kilka razy widziałem, jak wymykasz się w nocy. Tak, jedna z cel ma właśnie tajne przejście. Basically nie mam jakby skąd zacząć informacji, więc nie wiem skąd distelary na moje tutaj poczynania. Że o, nie potraktowałeś tego priorytetowo, walolo. Ale właśnie rzecz w tym, że nie mogę. Ponieważ gość jest na dole i to jest do dupy.
I tak, generalnie ta notka od... od gościa o imieniu Boris do gościa o imieniu Kup albo Kop. To jest względnie istotne. W sensie... Hey, look, I only have one rule. W sensie to się właśnie dzieje jakby... To się odnosi do tego, że nasz cel, Guero, jest na dole, w pomieszczeniu z prysznicem. A no, widzicie, całutki dół jest obstawiony przez władzę, bo tam doszło do morderstwa i my nie możemy nic z tym zrobić, więc naprawdę nie wiem skąd tutaj Diz. Póki co róbmy to, co możemy. A potem zajmiemy się tym, czego nie możemy zrobić. Tutaj raczej nikt mi już nic nie powie, wszyscy są... Wiecie... Nikt nie mówi nic interesującego. Dobra, generalnie w każdym razie. Pan Tofelek, tak jak Flossy podejrzewał, siedzi w... W kancerze, to się mówi? Kancerze? Jensen. Special delivery, compliments of A-Block. It's happening? Now? He actually did it? I knew it! I told the guys Flossy was straight, man. This fucking slaughterhouse is gonna burn. It's time for some respect. Come on, let me have it. Slow down. I'm looking for Mejia. Tell me where he is and I'll think about handing it over. Mejia? He's usually on cleaning duty and the shower's about now. Look, whatever, man, just give me the cell. Let's get this party started. Dobra. Trzymaj. Here you go. Przekazaliśmy sobie to przez ścianę, tak by the way. Ah, yeah. Ooh, that feels good. Man, you have no idea. I missed being me. Tell Flossy he's the fucking king. Wiecie, jest tak. Dobra, w sumie będę gadał, jak ten ziomek skończy. Z perspektywy mnie, gracza, oddanie tej baterii temu gościowi nie miało żadnego sensu. Ponieważ dobrze wiem, co się stanie, dobrze wiem, po co zostanie użyta ta bateria, wiem, dokąd to zmierza, nie miało to żadnego sensu. Ale z perspektywy, wiecie, roleplayu, tak to nazwijmy, z perspektywy Jensena, który siedzi w tym pierdlu i nie wie, jak długo to jeszcze będzie siedzieć, nie wie, ile będzie trwała jego przygoda, to wiecie, Jensen prawdopodobnie nie chciałby spalić za sobą mostu, jakim jest, wiecie, w cudzysłowie, dobry kontakt z Flossym i Pantofelkiem, tak? Więc oczywiście, że moim zdaniem słuszną decyzją z perspektywy Jensena było przekazanie tego. Tak więc no, dobra. I tak, dostaliśmy info na temat Mejii. Teraz mamy, wiecie, in-game'owe potwierdzenie, że szoruje prysznicę. Nie wiem czemu Mejia ma magiczne tutaj, nie wiem, czemu Guero, jak zwał, tak zwał. Ma magiczne przyzwolenie na przebywanie na dolnym piętrze i... Ah! Oh yeah. I generalnie pucowanie pryszniców. Ale ma i tyle. Deal with it. No, Praxis, awesome. Dobra, teraz skoro mam już dwa punkciki, to co chcę tutaj zrobić? Wysokie skoki? Co o tym myślicie? Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Amunicji do Tajfuna nie będzie aż tak dużo, żebym tutaj, wiecie, mógł zaszaleć z tym. Myślę nad podwójnym takedownem. Dobra, nie będzie podwójny takedown. Z tego co pamiętam, będą okazje do użycia tego. Pistolet? Okej, to nie jest to, czego chciałem. A. Jap, to jest, o jeśli nie mylę, tak, jest tutaj. Widzicie, po lewej jest wejście do shower roomu. Tam się musimy dostać. I teraz wiem, że gdzieś tutaj, w tym wszystkim... gdzieś tutaj, w tym wszystkim... O, tu
tłumik, nice. Jest tajne przejście do komory prysznicowej i ono jest chyba naprzeciwko, jeśli nie mylę. Ja w sumie zanim to zrobimy, to... Dalej, Jezu Chryste. Menu. Dołączymy tłumik do naszego pistoletu. Połącz. I załadujemy tutaj ammo EMP, ponieważ ono może włączyć kamerę. O ile się nie mylę. Czekajcie. Yep, jest ammo EMP. I teraz... Ach, tylko kurwa, nie mam celownika, oczywiście. Dalej, Jensen, dalej. Nie! Jensen, co ty zrobiłeś? Czemu podskoczyłeś? Ciemnoto. Dobra, okej, jesteśmy w komorze prysznicowej. Zrobiłem to nie do końca elegancko, ale... Mogę to zamknąć. O, dobra. Nie do końca elegancko, ale no, niech będzie. Tak, ogólnie właśnie amunicja MP służy do wyłączania maszyn. Basically ma troszeczkę... Jest takim odpowiednikiem hakowania na odległość, tylko że jest głośna, ponieważ nawet z tłumikiem słychać, wiecie, słychać wystrzał po prostu. Słychać uderzenie pocisku. O. Tak więc... That's it. You lost Columbus? You're just looking to scrub another man's back. Benny Machado. Friends call him Big Yacht. You know him? Big Yacht? Jesus. Haven't heard that name for... 26 months. 20? Wow. It's been that long, huh? So, do you know him or not? Yeah, I know him. Look, we can skip the cloak and dagger. No harm playing by the book, but this far out, the bosses can't hear us anyway. What are you doing here? I'm with Interpol. Walters, TF-29. There's a potential terror threat. We need you to help us. Whoa. Back up. You're here to pull me out? For a potential threat? You think I'm working on my fucking tan in here? I'm Dark Opal, remember? Do not contact under any circumstances. Człowieku, kuźwa, to nie ja podjąłem tą decyzję, nie? This is serious. Our intel suggests that terror threats are possible against pro-op groups across the U.S. Multiple threats. It's not acceptable to take the risk by dismissing it as nothing. Listen to the words they have you saying, man. Suggest, maybe. TF-29 knows this terror threat is bullshit. This is something else. I don't fucking like it. If just one of these threats pans out, we're talking thousands of potential lives lost. Pamiętajcie, co się dzieje przed Mankind Divided, tak więc... No. I'm not pulling out for a maybe. Forget it. I wouldn't have come all the way out here if I didn't feel this was important. Hey, I understand. I'm not attacking you. Unlike our clueless bosses back home, I know exactly what you went through just to get here. What's all this got to do with me anyway? I'm organized crime, not terrorism. Interpol knows that. We arrested two suspects on an Og smuggling charge. They let slip about the attack during interrogation, but now they won't talk. We've ID'd them as members of the Junkyard Gang, Dombrowski and Martin. Jesus, are you kidding me? Dombrowski and Martin? That's like Laurel and Hardy planning the moon landings. No wonder they're not saying anything. They don't know shit. This terror threat of yours? It's nothing but hot air, Walters. All right, so maybe you know someone who can give us a better lead. You've been inside Junkyard for 2 years now, Agent Guerrero. You know these guys better than anybody. Agent Guerrero? Come on, man. You sound like one of them talking. We're not like them. Call me Mejia. Fine, Mejia. We need to get you transferred out of here as soon as possible, so you can talk... I told you I can't. Look, Walters. Junkyard is... It's taken years to get them to trust me. If you knew what I... Ho-ho! Been a while since I boot-fucked the door.
Haven't lost my touch. Hello, boys. This a private party? No, właśnie mi się zdejmować spodnie. You should not mind your own business. Oh, I am. I think our friend here will understand that. Friend? Oscar Mejia, I'm placing you under arrest for the murder of Ian Wilberg. Cook this beaner. Ma'am, whatever the hell! Back off! Przynajmniej Jensen położył jednego z nich. So help me God! What? He's up! Stanger, he's up! About goddamn time. I'm gonna get a look at him. Move. You and me? We need to talk. Ooh. Get out of here. Make sure no one bothers us. Czy wy mnie przebraliście? What about the riot? I sit out, dipshit! Look, Walters. What happened in the shower was a mistake, all right? But it wasn't my fault. If Junkyard would have told me you were coming, none of this would have happened. Lubię przewieszone okulary przez jego kamizelkę kuloodporną. Junkyard. Then you know why they sent me. Yeah, I know. But I can fix this. God damn it. Didn't I tell you guys something was gonna happen? Mejia runs hot, I said. Too much passion. Sure enough, he went off script and put the entire operation at risk. I swear. I'm the only one in here who knows what he's doing. You arrested Mejia for Wilberg's murder. Why the hell would he do something like that? Exactly. I had Wilberg on the do not touch list from day one. And not just because of his connections on the outside. He held a lot of sway in here. Mejia's supposed to know that. Hell, that's why he was here, isn't it? So you think he's deliberately trying to set up an operation? It looks that way, don't it? Junkyard should have never trusted him, just like I said. After we get this goddamn riot under control, things are gonna start going a whole lot smoother with me in charge. You can rely on that. Where's Mejia now? I got that covered. Don't you worry. He's squared away in solitary on a TV eye. Tighter than a sheep's asshole when the shepherd stinks of wine. He'll be dead this time tomorrow. Dead tomorrow? That's not acceptable. Junkyard needs Mejia alive. I want to speak with him now. No disrespect, F.A. But you being a VIP and all, I don't think that's a good idea. Since your boy went and killed Wilberg, the prison's gone to complete shit with these filthy-ass Oggs tearing up the place. No offense. Isn't the prison designed to stop something like this? What happened? Frederick Flossie happened. Budget Malcolm X type. Educated just past his ABCs. So I guess that about makes him a fucking genius in here. Yeah, we met. The inmates obviously look up to him. Word is, he managed to smuggle a biocell to one of the cronies. Stupid clank bastard jammed it up his asshole and went nuts. Got into the biocells in lockup after killing the guards on duty, and et voila. I don't get it. The choke was supposed to kick in, but it's like it's 2027 all over again. What do you expect? You push a chip inside them, take away what they are. Trust me, that'll piss off any Ogg. Yeah, sorry about that. But again, if Junkyard would have told me you were coming... No matter. I got a riot response team on the way that'll be more than happy to push their shit in for them. Boss, cell block is clear. Looks like most of the trouble is towards the admin building. Ah, it'll be fine. They're just fucking Oggs. There's no way they can take the entire prison. Woo! Frederick Flossie coming at you live! You out there, Stanger? Time's up for you and your goon assholes, motherfucker! Christ on a cracker! Co ty powiedziałeś po angielsku? Christ on the cracker? Co? The last thing we need is you getting drilled. Oaks, get to admin and do something about that fucking PA. I got something to take care of first. I'll meet you there. Zajebiście. Jest tak, mówię to od razu. So you let Stenger believe that you were with Junkyard. Why not break cover now that Guerrero's life was on the line? Stanger was into something dirty. There was no telling what he would do to protect himself.
It was better I stayed under and got into solitary on my own. But you still had to make your way through a prison riot to do that. Then it was a good thing I had use of my arms. I was gonna need them. Dobra, basically tak. Od razu mówię, że do buntu doszłoby nieważne, co byśmy zrobili. Naleźliśmy, nie przyjęlibyśmy, wiecie, antydławika, tej pigułki od działki. Nawet jeśli nie przekazalibyśmy biobaterii, to i tak bunt by się wydarzył, ale z tą różnicą, i teraz nie jestem pewien, może źle to zapamiętam. Teraz, jeśli wyjdziemy z tego pokoju ochrony, to tylko i wyłącznie, mój Boże, strażnicy więzienni będą mieli do nas problem. Będą nas strzelać po prostu, ponieważ wiecie, przykrywka, etc. Ale przez to, że wiecie, ładnie współpracowaliśmy z Flossim, to wszyscy więźniowie będą mieli nas za jednego ze swoich, czyli będziemy mieli jako tako zdolności przemieszczania się, co nie jest aż takie złe, ale oczywiście musimy się dostać do izolatki, ponieważ nie możemy pozwolić Mechii zginąć, ponieważ gościowi ewidentnie ta cała, wiecie, wkręcanie się w gang chyba padło mu troszeczkę na głowę i to nawet nie jest nic śmiesznego, rzekomo to się często dzieje, czy coś takiego. I musimy go wyciągnąć stamtąd, czy tego chce, czy nie, ponieważ wiecie, my po graniu w Mankind Divided już wiemy, że do tych ataków terrorystycznych dojdzie. Potrzebujemy każdego człowieka, mimo tego, iż Mechia czy tam Guero nie bierze udziału, wiecie, w głównej fabule Mankind Divided, to dobrze wiemy, że potrzebujemy każdego człowieka, bo do ataków terrorystycznych dojdzie. Tak więc potrzebujemy go i tyle. Dobra, co my tutaj mamy? Przypominam, że zgodnie z osadzony... tak, super prysznice. A, to jest, wiecie, inny sposób dowiedzenia się, gdzie znaleźć Mechiję. Jeśli nie chcecie dogadywać się z człowiekiem od Flossiego. Dobra. O, może rozwalanie ścian, o, to brzmi przydatnie. Dobra. Okej. I teraz tak, jaki mamy plan? Dostań się do izolatki, odwiedź działkę w ambulatorium. Ambulatorium jest daleko w diabły, tak więc generalnie tam udamy się później. Wpierw idziemy do izolatki, która oczywiście totalnie pamiętam, gdzie jest i totalnie w ogóle nie sprawdzam tego na mapie. Okej, czy muszę iść na lewo? Jasne, muszę wyjść po prostu na plac, z tego co kojarzę. Pusto. No dobra. No cóż, jakby teoretycznie to trochę nasza wina, że wiecie, do tego buntu doszło i w pizdu ludzi straciło życie. Ale tylko trochę nasza wina, bo dla przypomnienia wydarzyłoby się to, czy tego chcemy, czy nie, czy wzięlibyśmy w tym udział, czy nie, tak? Więc jakby wiecie, o co kamannie. No, musimy dostać się teraz na dół. Wybacz, panienko, być może w sumie ratuje ci życie, tak więc no. A i tak, zabawna sprawa. Jest taki, podczas używania naszych szczepów pojawia się taki dziwny blur na ekranie i to jest, wiecie, unikatowa cecha tego dodatku. I nie jest to błąd graficzny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Jensen wspomniał o tym, że po pigułce od działki miał zawroty głowy. Tak więc tak, to jest właśnie ten efekt. Dobra, czyli musimy dostać się tam. Jasne. Why not? Why the fuck not? A dobra, wyłączyłem tą kamerę, racja. To jest ten snajper, nie wiem czy on jest jakby aktywny jeszcze dalej. Nie, jest... Jest martwy, prawda? Tak, jest martwy. Wybacz. Wieżyczka zniszczona najwidoczniej. No i wiecie, w 20 minut dodatku, nie wiem, dopuściliśmy do buntu w więzieniu, w którym jesteśmy. Cudownie, Jensen. 20 na 10. Nie dziwię się, że nikt kurwa w Interpolu potem nie lubi Jensena. Dobra, więc tak, musimy przesunąć się tamtędy, prawda? Świetnie. Wiecie, gdybym miał teraz... A nie!
Chciałem powiedzieć, że gdybym miał szczep nóg, mógłbym przeskoczyć nad ogrodzeniem, ale... No. Ale tak też można, prawda? No dobra, hello. I tak, ten budynek całkowicie jest przejęty przez więźniów, tak więc nie musimy się niczego obawiać. Z jakiegoś powodu drzwi są zamknięte, niedobrze. A no tak, bo w sumie więźniowie pewnie chcieli, żeby ktoś tutaj zaskoczył. Jo. A, mowa o nas. Słyszałem, mowa o nas. Tak, generalnie ci więźniowie są mega dobrze, jakby nie wiem, ułożeni, jeśli chodzi o przejmowanie kontroli nad czymś. Generalnie, ile gadaliśmy z Stengerem, Stenger, on się tak nazywa, z naczelnikiem więzienia. Z 4 minuty, coś takiego. I bum, patrzcie, wszystko kuźwa, wszystko w płomieniach. Dobra, i teraz tak, w ambulatorium na dole mamy działkę. I pójdziemy go teraz odwiedzić. Pójdziemy tam windą, które za nami. Tak, wiem, że co chwilę sprawdzę mapę i to nie jest najciekawsze do oglądania. Niech oni się tym zajmą. Albo niech giną jak idioci, bo najwidoczniej niczego innego kurwa zrobić nie umieją. Jeszcze kurwa ktoś puścił gazowy, tak? Super. Dobra. Dobra, tutaj mamy pstryczek od elektryczności. Nie wiem, czy on włączy, czy wyłączy elektryczność. Chyba włączyliśmy windę, to dobrze, winda się przyda. Pamiętajcie, że nie mamy wszczepu na lądowanie, nie mamy Ikara, nie? Tak jakby co. Teraz, skoro uruchomiłem windę, to chyba mogę nim nawet pojechać, mi się wydaje. Klik. Aj, goddammit. A nie, dobra, 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 spoko. Do ambulatorium dojadę. Yo, rzekomo masz towar. Yes, sir, Mr. Stenger. Whatever you say. Mr. Walters? You found me. Hiding in my hole. Of course, not much of a surprise. I'm where they told me to be. I'm not sure what you're talking about. Starting to think I need to get used to that. When last we spoke, the PA called me by name to the infirmary, they said. A lot's happened since then. The Rising, yes. Mr. Flossie didn't fabricate feelings out of nothing, though he does have a way of... fashioning frustrations and coordinating courage. He can be very comprehensible. Flossie, huh? He orchestrates others. You and I, we know this already because we tampered precisely like he asked, which makes us part of it. That tampered biocell I delivered for Flossie, what was it exactly? Source of energy, more makeshift than what they ever took from us. Made with 7 strains of Teddy's love. Could give a man access again to what he was. Without which, Mr. Flossie says, we are nothing. And me handing it over to Red Shoes. That had something to do with the riot starting? Integral, yes. Gave him the ability to cloak through all their measures to liberate the violence that was locked away. And flood both blocks with power, and we're all just swimming in it now. Yeah, we're all drowning. What about that suppression chip all the inmates have installed? Isn't that supposed to keep something like this from happening? The choke chokes, yes. When we exert energy, and it will mitigate. Will hurt like all hell any man who tries to use his augs to the full extent that... any tampering could allow. Unless, of course, he got my fix.
Your fix, the drug you've been handing out. It was designed with the riot in mind? Yes, Mr. Flossie wanted them to be ready. So, a prison full of drugged up and pissed off convicts with unmitigated access to their augs. At no point did that seem like a bad idea to you? At no point did Mr. Flossie ask me to formulate an opinion. Okay, so formulate one now. I think it's exciting. Męczą mnie rozmowy z tym człowiekiem. I can imagine Flossie being persuasive enough to incite something like this. The part I don't get is why. Oh, a man's motive. No nie wiem, chce stąd uciec może na przykład. Jensen, kombinuj. As planned uprising in the world, it's still suicide. It's not gonna help anyone get off this rock. Certainly not, no. Most men have given up hope of leaving, and even with my special biocells, they can't sustain. Meaning, any inmates who use them are bound to burn out long before the law. So it is suicide. That's not the word Mr. Flossie used. So now what? You sit tight and hide while all hell breaks loose outside? I fix for kicks. Make myself available. Whenever someone needs, I'm here to help. What kind of help are you offering? Well, let's see. A man like yourself, man of the world. I do have one last pill. Lint-laced, but still good. Good at making a man feel like himself. Interested? I've been feeling the effects of that pill of yours. It hasn't all been positive. The vision thing. It's when the eyes burn behind. Not everyone likes it. How long are these side effects gonna last? Oh, that. That's a very good question. Great. You got an answer? I'm afraid not, no. Świetnie. Dawaj. I liked what the first pill did. Alright, let's roll the dice a second time. This is exhilarating. Only man to take more than one is me. No i widzisz, żyjesz i wszystko są w porządku czy coś, tak więc no. Get it right. I took a lot. Whatever doesn't kill us. Om nom nom nom. Oh, it shouldn't kill you, no. It might, but probably not. Pretty sure. Like 61% sure. You can still see, right? Never felt better. Ooo, weszło mocno. Dobra, jesteśmy na ćpani. Okej, ale co dostałem w sumie? Nie mam pojęcia, co dostałem, totalnie. To wszystko miałem. Tutaj nic nowego się nie pojawiło. Może tego nie miałem? Nie jestem pewien. Whatever. O. Hold on. So you're saying you took the fixer's pill again, without knowing the long-term side effects? Weren't you worried? Everyone trusts the doctor, right? Ogólnie póki. O. Dobra, okej. Ale tak, Teddy jest handlarzem. Nie wiem, jak to działa. Nie pytajcie, nie kwestionuję tej logiki. Wy też nie kwestionujcie. Tłumik, bateria, części, amunicja. Nic mi się nie przyda. Liczyłem, że być może. Że być może będę mógł. Czekajcie. Kupić granat gazowy, ale niestety nie tym razem. Zobaczmy, co tutaj dzieje. Generalnie wiecie, jakby zaletą jest to, że alarm panuje wszędzie, więc nawet jeśli kurwa system nas znajdzie, to jakby totalnie mnie to nie obchodzi, bo alarm jest wszędzie, to nie tak, że ktoś się tutaj pojawi, jesteśmy otoczeni więźniami i w ogóle, o, to nie zdążę na... O, może zdążę zniszczyć węzeł. O nie, jest więcej niż jeden węzeł, nie! O, dam radę, nice. Suzanne. Pom. Nic ciekawego ulepszenia.
ciekawego. Zawiodłem się. O! Take two. What can you do? I teraz tak, wiem, iż gdzieś tutaj są... Jest krata wentylacyjna, oczywiście. Gdzieś mogę wyrąbać ścianę na 100% i przejść do tunelu konserwacyjnego, tak? Musiałem chwilę pomyśleć nad tym słowem. A, to jest do szybu windy, pamiętam. Wup. Brakowało serca. No, generalnie pamiętajcie o tym braku serca. To będzie potem część dowodu, powiedzmy. Ogólnie tak, od razu to powiem, że zakończenie tego dodatku jest trochę dziwne, ponieważ macie rozmowę z kimś, kogo musicie do czegoś przekonać koniecznie, bo inaczej jakby cała ta wyprawa będzie troszeczkę bezowocna. I wiem, że są właśnie dowody porozkładane po całym jakby całym terenie więzienia i te zwłoki są jednym z tych dowodów. I tak, to będzie istotne później po prostu. Nie o tym chodziło. Karta dostępu do laboratorium. Czy tu jest jakieś tajne przejście czy coś może? Tak, wyglądałoby tutaj przejście, ale nie widzę tego przejścia. O, środki przeciwbólowe, świetnie, o tak. Definitywnie ułatwią mi funkcjonowanie. Biobaterie też są spoko. Co my tu mamy? Okej, nic ciekawego. Zabieg dentystyczny. Co mogło później? Tak. Nic ciekawego. Jak nic, ta... Tu są szyny nawet, żeby to przejechało, tylko jak się to do cholery otwiera? Gdzieś jest kliczek na 100%. But where? Pionier. Tak, gra mi zaliczyła, że szedłem tego tajnego przejścia, ale jakby nie przy... A! Bum. Właśnie. A, w sensie to daje do... dostęp do kompa. No fajnie, ale... A, security, jasne. O, god damn it. Gdybym nie zużył moich omni kluczy na tamto... O nie, niedobrze, no nic. Jezu Chryste, a, ty gówno. Idź mi stąd. A, okej, tutaj też jest przejście, super. Dobra, no nic, musimy lecieć normalnie w takim razie. Jest dobra. Izolatka, tak, musimy iść do izolatki. Póki co wiecie, nie wychodźmy przed szereg. Idźmy tam, gdzie nam gra każe. No i tutaj mamy taką sytuację. Zgadnijcie, gdzie jest izolatka. Po drugiej stronie. To będzie przeurocze. Chciałem zapisać, a nie wczytać. Superancko. Ja tutaj pojawia się problem, ponieważ ja... O nie, nie, Jensen, chłop. Ja nie do końca pamiętam, jak mam się dostać na, no, właśnie drugą stronę. To jest problematyczne, a to jest granat. To był granat. Tu mamy... windę.
You're saying that the log showed Agent Guerrero had unauthorized access to the automated security room. Could have been nothing, but it's where the robots are programmed with their official protocols. It left me wondering why he needed to be in there. Mamy jednego strażnika tutaj, cudownie, bardzo dobrze. Im mniej strażników jest na tamtym moście, tym lepiej. Tak, generalnie ja to już podjąłem parę prób i poległem. Powycinam to, żeby odcinek nie skupiał się przez niem przez 40 minut na mnie próbującego przejść przez jeden most. Ale tak, podnieśliśmy przed chwilą jeden z dowodów, to jest niezbędne do... To jest niezbędne do właśnie pozytywnego zakończenia tego dodatku. A niestety nie widzę tutaj nic więcej, co by mnie zainteresowało. O, Omni klucz. Dobra, zrobimy teraz myk. Zapiszemy. Użyjemy Omni klucza na tej konsoli. I zobaczymy, czy ona ma zdolność wyłączenia przynajmniej wieżyczek. Bo to już by mi pomogło. Jeśli odblokuje, wiecie, zdolność hakowania i zdolność wyłączenia wieżyczek, no to jesteśmy nieco bardziej ustawieni niż wcześniej. O kurde. Dalej, Jensen, Chryste, panie, hakuj to szybciej. Wszystko idzie, kurwa, zgodnie z planem. Czemu pytacie? Tak, rozpiździcie wszystko granatami, najlepiej. Nawet mnie tam nie ma, kretyni. O dobrze, pojawił się chyba strażnik. A nie, wróćcie, nie strażnik, tylko, mój Boże, więzień właśnie. O, wo. Jensen, prawo, lewo, gdziekolwiek. Jensen, o mój Boże. Jak tylko pojawi się zwykły strażnik, to spróbuję się go wykasować. Dobra, biobateria. Gościu nie może zmieścić się w drzwiach z tych nerwów. O nie! Okej, okay, hiperstymulant. O mój Boże, jest kolejny. Mój Boże, Jensen, zapieprzaj troszkę szybciej. Mój Boże, nie, to nic kurwa nie robi, to nic nie robi totalnie. Ten pistolet jest do dupy w tego typu warunkach. Dobra, regeneruje się, już nie muszę tego ogarniać. No dalej. Mam cię. Co prawda doprowadziłem już, wiecie, do śmierci wielu strażników. Ale nie mam zamiaru tego ciągnąć. Im mniej zabiję, tym lepiej dla mnie. Dobra, wiecie co? Co prawda miałem zamiar wyłączyć wieżyczki i się przekraść. A w sumie tutaj dalej są te cholerne drony, więc dobra, ja wyłączę tak czy strach te wieżyczki. Oj, to jest taka opcja w ogóle. I próbuję przejść dołem. Drony dalej są problemami, oczywiście. Czy to ma opcję wyłączenia wieżyczek? Ma. Świetnie.
Obstawiam, że nie ma już tutaj ani jednego... ani jednego strażnika. Teraz potrzebuję pistoletu 10... O, wow, panowie, strzelacie do mnie, podoba mi się tam. Dobra, jeden skasowany. Chciałbym móc trafić, ale nie mogę z jakiegoś powodu. Do dupy. O mój Boże, ta amunicja trwa tak długo. Tak krótko właśnie, god damn it. Fuck you. Chciałbym móc zasunąć tą szybę, to by było epickie, nie? To by mi pomogło, naprawdę. Poważnie, panowie, nikt mi kurwa nie pomoże. Nie, ja muszę się schować i poczekać, aż alarm przejdzie, bo po prostu nic tutaj kurwa nie zdziałam. Kontakt zerwany, one zaraz wrócą do siebie i wiecie, będziemy mogli ogarnąć to wszystko dołem, jakby przejść dołem po prostu, jak już tylko się wyłączy. Alarm. Dalej, wyłącz się, alarmie, wyłącz się. Dobra. Oczywiście dronów nie wyłączymy, ale wieżyczki... O, kamery też, out, drzwi, otwórz, dobra, nie wiem, co się tam powinno otworzyć, ale niech będzie otwarte, dobra. Okej, teraz w miarę na luzaku możemy przejść. I bum, izolatka, w końcu. Guero jest tutaj. I tak, tutaj zakończymy sobie odcinek, bo on się troszeczkę przedłużył. Myślę, że kolejny będzie ostatnim. Tak, więc dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę. Trzymajcie ciepło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Deus Ex, Mankind Divided, kryminalna przeszłość. Bye, bye.